Dzień dobry, zapraszam na temat pierwszy z działu pierwszego w klasie drugiej. Dział pierwszy to Europa i Nowy Świat, a temat dzisiejszy to wielkie odkrycia geograficzne. Jesteśmy w XV wieku. XV wiek dla Europy był bardzo trudny, bardzo ciężki, ponieważ mamy dość duże przeludnienie i zaczyna brakować ziem pod uprawę. Bardzo mocno odczuwają to synowie szlacheccy, zwłaszcza ci najmłodsi, którzy nie mają możliwości dziedziczenia żadnych ziem, no i założenia swojego własnego, tak jakby terenu, swojego zapewnienia sobie utrzymania. Dodatkowo w Europie zaczyna brakować kruszcu, ponieważ ten kruszec jest wywożony w handlu ze wschodem, a nowych źródeł, nowe kopalnie się nie pojawiają, stare są już wyeksploatowane. I kolejny problem, który pojawia się dla Europy, to są Turkowie. Turkowie, którzy zajmują Konstantynopol i blokują drogę handlową, lądową drogę handlową między Europą a Wschodem. Dlatego Europejczycy zaczynają się zastanawiać, czy być może będzie można tą drogę handlową odkryć troszeczkę w inny sposób. Może to będzie droga morska, czyli szukamy drogi morskiej na wschód, a przede wszystkim do państwa, z którego Europa bardzo dużo korzyści czerpie, czyli szukamy drogi morskiej do Indii. Dlaczego akurat wtedy zaczęto podejmować takie działania? Ano bo właśnie to w XV wieku pojawiają się nowe technologiczne rozwiązania i pojawiają się nowe przyrządy, tutaj, które będą pomagały żeglarzom. Pojawia się astrolabium, pojawia się busola, pojawi się kwadrant, pojawią się nowe statki, statki z żaglami ruchomymi, będzie to karawela czy karaka. Dodatkowo wzrasta kartografia, rozwija się kartografia, powstają nowe mapy, nanosi się na te nowe mapy jakieś tereny mniejsze, które już się odkryło. Wzrasta zainteresowanie taką teorią, która się pojawia pod koniec średniowiecza, że Ziemia wcale nie jest płaska, że Ziemia jest kulista. Coraz bardziej Europejczycy są ciekawi, ponieważ w Europie pojawia się pogląd zwany humanizmem, czyli zainteresowanie człowiekiem. No i ten wpływ humanizmu ma też wpływ na to, że chcemy poznać jeszcze więcej. No i nadal jest ten mit tego, że należy chrystianizować wszelkie ludy, które nie są chrześcijańskie. I to też jest powód tego, że Europejczycy decydują się na podejmowanie coraz większych wypraw. Pierwsze państwo, które decyduje się na takie wyprawy, jest to małe państwo, małe, niewielkie, leżące na skraju Europy. Jest to Portugalia. Portugalia, która na początku XV wieku odkrywa takie wyspy jak Azory, Madeira czy wyspy Zielonego Przylądka. W drugiej połowie XV wieku Portugalczycy przekraczają równik, a w roku 1488 jeden z podróżników, Bartolomeo Dias, dopływa do krańca Afryki i odkrywa tak zwany przylądek dobrej nadziei. Jednak największym osiągnięciem Portugalii jest to, co zrobił Vasco da Gama. Vasco da Gama, który w 1498 roku opłynął Afrykę i dociera do miejscowości Kalikat, dociera do Indii i odkrywa drogę morską do Indii. Wcześniej, przed Vasco da Gamą, tutaj doszło do takiego pewnego nieporozumienia w Europie. Ponieważ do tej pory te wyprawy, które opowiedziałam, one były w rękach Portugalii. Hiszpanie ruszyli z tymi wyprawami ciut później, ponieważ Hiszpanie przez jakiś czas zmagali się z dosyć dużym problemem na swoim terytorium. Ówczesny król Ferdynand Aragoński i jego żona Izabela Kastylijska mają problem z Arabami, czyli z tak zwanymi Maurami, którzy prowadzą z nimi wojnę na Półwyspie Iberyjskim. I dopiero po zakończeniu tego konfliktu Hiszpanie włączają się też w odkrycia geograficzne. I tutaj do Hiszpanów zgłasza się kupiec włoski Krzysztof Kolumb, który po przestudiowaniu map takiego geografa pochodzącego z Francji jest coraz bardziej przekonany, że rzeczywiście ta ziemia jest kulą. No i tutaj płynąc na zachód, my dotrzemy do Indii drogą morską. Do tego pomysłu przekonał Izabelę Kastylijską, która postanowiła pomóc mu sfinansować tą wyprawę. I tak oto Krzysztof Kolumb, wyruszając trzema statkami, podejmuje się zadania odkrycia drogi morskiej do Indii.
Jeszcze to było przed Vasco da Gamą. Krzysztof Kolumb wyrusza na kilka takich wypraw i okazuje się, że w czasie tych wypraw odkrywa wyspę San Salvador, to jest archipelag Bahama, odkrywa Kubę, odkrywa Jamajkę. On jest tak naprawdę święcie przekonany, że on dotarł do Indii. I też tych mieszkańców, których tam spotkał, tą ludność tubylczą, nazywa Indianami. Tak się też przyjęło w Europie, że mieszkańcy tamtego kontynentu to są Indianie. I wkrótce potem, jak Krzysztof Kolumb odkrył ten nowy kontynent, on tak naprawdę jeszcze nie wiedział, że to jest nowy kontynent, to Europa doszła do wniosku, że trzeba zrobić porządek pewien, bo nagle się okazuje, że odkrywamy dosyć dużo terenów i tutaj trzeba zawrzeć pewien traktat. W taki to sposób w 1494 roku zostaje zawarty traktat w Tordesillas, który dzieli strefę wpływów pomiędzy Hiszpanią a Portugalią i w taki sposób w rękach Hiszpanii zostało to, co jest na zachodzie, czyli została Ameryka, a w rękach Portugalczyków zostało to, co jest na wschodzie, czyli Afryka i Azja. Kiedy Hiszpanie już mieli tak tutaj unormowane ten podział terytorialny, to wyruszają dalej, kręcą się wokół tej Ameryki i w pewnym momencie przepływają przez tak zwany przesmyk, zwany później kanałem panamskim, czy przesmykiem panamskim i odkrywają wody, które nie są im znane, które też są bardzo rozległe i spokojne. I Hiszpanie podejmują dalszą decyzję, widzą, że może właśnie to tymi drogami będzie można dopłynąć do tych dalej i odkryć dalsze tereny. I w ten sposób w 1519 roku zostaje zorganizowana wyprawa pod dowództwem Ferdynanda Magellana, która ma udowodnić, że właśnie płynąc tam na zachód, my jednak do tych Indii dotrzemy. I w 1519 roku wyrusza Ferdynand Magellan swoimi statkami, wyprawa będzie dosyć długa, przepływa początkowo wzdłuż Ameryki Południowej, on się kieruje na południe, wzdłuż Ameryki Południowej, przepływa tam przez cieśninę, zwaną później cieśniną Magellana i natrafia właśnie na te słynne wody, które były bardzo spokojne i bardzo rozległe. Okazało się, że jest na terenie Oceanu Spokojnego, jest na wodach Oceanu Spokojnego. Wyprawa trwa bardzo długo, w końcu dociera do Wysp Mariańskich, następnie do Filipin, gdzie dochodzi do konfliktu między jego ludźmi a ludnością tubylczą i Ferdynand Magellan ginie, nie kończy tej podróży. Dowództwo nad statkami przejmuje Bask Juan Sebastian Elcano i jemu udało się dokończyć tą wyprawę. W 1522 roku Elcano wraca do Hiszpanii i ta trzyletnia podróż jest zakończona. Tu ciekawostką jest fakt, że wyruszyło 270 osób, wraca tylko 18. Jakie jest znaczenie tych wypraw, które się odbyły? No znaczenie jest takie, że przede wszystkim tutaj poszerzyła się wiedza Europejczyków na temat tego, jak wygląda świat. No już Europejczycy wiedzą, że istnieją co najmniej 4 kontynenty, że istnieje Europa, Azja, Afryka. To częściowo znali, może nie do końca, ale częściowo znali, ale poznali kontynent, który jest Ameryką. Jeszcze on nie jest podzielony, na razie jest jednolity. Skąd warto jeszcze tu wspomnieć nazwa Ameryka? Nazwa Ameryka jest od pewnego włoskiego żeglarza, Amerigo Vespucci, który to na przełomie XV-XVI wieku wyprawia się kilka razy na ten teren, opisuje bardzo dokładnie, opisuje roślinność, zwyczaje, ludność, nazywa też ten teren początkowo Nowym Światem, że to jest Nowy Świat, a z czasem właśnie zaczyna się pojawiać w Europie nazwa, że jest to Ameryka od jego imienia. Czyli pierwszy skutek to jest taki, że poszerza się wiedza. Drugi skutek, potwierdza się teoria okulistości Ziemi, która była snuta już tutaj w średniowieczu. Następnie kolejnym skutkiem jest to, że bardzo intensywnie rozwija się kartografia. Ludzie chcą zapełnić tą mapę, którą do tej pory tworzyli.
państwa europejskie bardzo mocno się bogacą, ponieważ przywożą nowe produkty i na przykład zostają przywiezione alpaki, lamy, indyki, ale przywieziono również ziemniaki, pomidory, paprykę, dynię, słonecznik, truskawkę, kakaowiec. Dużo rzeczy przywieziono, ale też skutkiem jest to, że dużo rzeczy wywieziono z Europy do tak zwanego nowego świata. Wywieziono przede wszystkim choroby, które też zdziesiątkowały bardzo tą ludność tubylczą, o której zaraz opowiem, ale wywieziono również konia, którego nowy świat nie znał. Wywieziono bydło, wywieziono kota domowego, świnie. Wywieziono też produkty z Europy, takie jak kalafior, kapusta, wszelkiego rodzaju zboża, jak żyto czy jęczmień. Wywieziono trzcinę cukrową, kawę. No to ze starego świata zostało wywiezione do nowego i to są te konsekwencje. Natomiast największą konsekwencją, która będzie tak jakby osobnym tematem lekcji, jest to, że Europejczycy zniszczyli tak zwaną cywilizację prekolumbijską, czyli zniszczyli te ludy, które mieszkały pierwotnie na terenach Ameryki. A kto tam mieszkał? Najstarszym ludem, który tam mieszkał, są Olmekowie. Oni stworzyli najstarszy system pisma na terenach Ameryki i to na Olmekach wzorują się kolejne ludy. Kto tam jeszcze mieszkał? Mieszkali Majowie. Oni korzystali właśnie z osiągnięć Olmeków. Majowie mieszkali na terenie dzisiejszego Meksyku i Gwatemali. I Majów bardzo często porównuje się do Greków. Dlatego, że tak jak Grecy nie stworzyli jednolitego państwa, ale mieli szereg odkryć naukowych, kulturowych, technicznych. Mieli bardzo złożony kalendarz, bardzo dobrze rozwinięta matematyka. Majowie natomiast z nieustalonych przyczyn pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery, oni opuszczają swoje miasta, ich cywilizacja podupada, ale też są podbici przez inne plemię, plemię tak zwanych Azteków. Jest to bardzo wojowniczy lud, który przybywa w XII wieku z północy do środkowego Meksyku i tam właśnie podbija tych Majów. Aztekowie, bardzo dobrze rozwinięci, bardzo dobra znajomość matematyki, astronomii, obróbki złota, ale też świetni chirurdzy. Tutaj oni potrafili zrobić operacje, potrafili zrobić trepanację czaszki czy przeprowadzić skomplikowane zabiegi chirurgii szczękowej. Najbardziej zaawansowanym jednak tutaj ludem na terenie Ameryki Południowej są Inkowie. Inkowie, którzy zamieszkują przede wszystkim w górach, mają sieć górskich dróg, świetną komunikację między tymi drogami. Mówi się, że to Inkowie są twórcami pierwszej poczty, czyli przekazywania tej informacji. Mają bardzo mocno rozbudowany system wierzeń, mają własny kalendarz i mają charakterystyczne pismo, które jest nie do końca do dnia dzisiejszego odczytane. Jest to tak zwane kipu, czyli tak zwane pismo węzełkowe i bardzo dobrze znają się na medycynie, ponieważ to Inkowie potrafią dokonać już przed, na terenie amerykańskim, potrafią dokonać mumifikacji zwłok. Niestety te cywilizacje, tak jak powiedziałam, one wyginą. Wyginą z różnych przyczyn. Po pierwsze, Europejczycy będą bardzo agresywni w stosunku do nich, będą ich na siłę chrystianizować, o czym Wam będę opowiadała, ale też przywożą im choroby, których oni nie znają i te choroby będą dziesiątkowały te ludy. To jest wszystko z tego pierwszego tematu. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejną lekcję.